Szanowni, w tym krótkim filmie przypomnę, co to jest przyspieszenie, które z taką energią wtargnęło nagle do naszych rozważań, kiedy na poważnie zabraliśmy się za badanie ruchu i badanie i dyskusję na temat zasad dynamiki Newtona i drugiej zasady. No więc to wygląda w ten sposób. To, co tutaj mamy, to jest fragment mapy Polski, który wyciąłem z Google Maps i na tej mapie zaznaczona jest jakaś droga, a po tej drodze jedzie taka maleńka sylwetka samochodu i ona ma symbolizować samochód. No i teraz mamy położenie, to jest wielkość wektorowa, bo ona pokazuje nie tylko wartość względem, położenie względem jakiegoś układu odniesienia, nie tylko odległość od tego układu odniesienia, ale też oczywiście kierunek, w którym znajduje się aktualnie ten obiekt, którego położenie określamy. No i ponieważ ten samochód jedzie, no to ten wektor też się zmienia, on się w związku z tym zmienia w czasie, prawda? Zależy od tego, w którym momencie czasu patrzymy na ten samochód. No jeżeli zmienia się wektor położenia, to jest tempo zmian. Tak, raz ten samochód jest tutaj, a chwilę później będzie tam. Możemy spróbować nawet to narysować. Tu jest raz, a chwilę później będzie troszeczkę dalej. Tak. No i można w związku z tym zbudować taką wielkość, tempo zmian, zmianę położenia, podzielić na zmianę czasu. No i na tym filmie o drugiej zasadzie dynamiki starałem się przekazać intuicję, dlaczego na pojęciu prędkości trudno byłoby zbudować prawo fizyki, które dotyczyłoby opisu ruchu. No i w związku z tym jest jasne, że czy też można powiedzieć inaczej, no mieliśmy dużo szczęścia, że świat jest zbudowany w ten sposób, że w to prawo fizyki wchodzi już następna wielkość w tej hierarchii, czyli tempo zmian prędkości. Tempo zmian prędkości jest różne od zera, tylko wtedy, kiedy prędkość tego obiektu się zmienia. No i pamiętacie, że prędkość to jest wektor, więc ma wartość i kierunek. Mogą zmieniać się obie wartości naraz. Może zmieniać się tylko wartość, kiedy samochody na przykład ruszają spod czerwonego światła i wszystkie jadą prosto, to wprawdzie kierunek ich prędkości się nie zmienia, ale zmienia się wartość tej prędkości. No i może być też tak, że jak jeździmy na karuzeli, że wartość tej naszej prędkości, jeśli karuzela nie szarpie i porusza się ruchem, obraca się w taki jednostajny sposób, no to wartość naszej prędkości nie ulega zmianie, no ale poruszamy się po okręgu, w związku z tym kierunek tej prędkości zmienia się stale i wtedy też mamy do czynienia z przyspieszeniem, pomimo że wartość się nie zmienia. No i teraz ważna rzecz jednostki. Jednostki przyspieszenie dziedziczy po prostu po swojej definicji. W liczniku mamy zmianę prędkości, to jest wektor, który jest różnicą prędkości końcowej i początkowej. Ta zmiana prędkości to też jest wektor prędkości i w związku z tym ma jako jednostki takie jak prędkość metry na sekundę. W mianowniku mamy czas, zmianę czasu. Tak? W związku z tym, jak tak rozwiązać ten skomplikowany ułamek, uprościć go, no to powstaną metry na sekundę do kwadratu. No i w takich najbardziej typowych sytuacjach samochód rusza spod świateł. No, prędkość końcowa jest skierowana w prawo na przykład. Początkowa jest 0. No, różnica tych dwóch prędkości to będzie po prostu prędkość końcowa. Tutaj dzielimy przez delta t. Delta t jest zawsze dodatnią liczbą, więc jakby mnożymy tę różnicę prędkości przez odwrotność delta t, ale przez liczbę dodatnią, więc kierunek się nie zmienia. No, niezależnie od tego, jakbyśmy, ile byłoby równe to delta t, no to
to widać, że wektor przyspieszenia będzie skierowany w tą samą kierunku co wektor prędkości. Jak samochody przyspieszają wzdłuż linii prostej, to przyspieszenie jest skierowane w tym samym kierunku co prędkość. Odwrotnie jest, jeśli mamy sytuację, w której samochody zwalniają, a niekoniecznie do prędkości końcowej równej 0, ale no, różnica prędkości końcowej i prędkości początkowej teraz to będzie suma prędkości końcowej i minus wektora, który jest minus prędkością początkową, czyli jest skierowany w przeciwnym kierunku. I ponieważ samochód zwalniał, ten wektor jest, ma większą wartość, no więc wypadkowy wektor będzie patrzył w lewo. I to jest sytuacja, która występuje zawsze, jak samochód zwalnia, to samochód czy inne ciało zwalnia wzdłuż linii prostej, powiedzmy, to poruszając się wzdłuż linii prostej, to jego przyspieszenie skierowane jest przeciwnie do prędkości. No i tu mamy jeszcze inny przypadek, powiedzmy, że samochód jedzie ze stałą prędkością, znaczy nie ze stałą prędkością, przepraszam, tylko wartość prędkości samochodu jest stała, ale skręca. Skręca, no i łatwo się można przekonać, odejmując te wektory od siebie, no bo co, trzeba od tego wektora odjąć ten, to możemy to nawet spróbować zrobić. To jest pierwszy wektor. No. Hop. Tak, i teraz musimy wziąć ten wektor i zrobić z nim taką sztuczkę, żeby to może to trzeba przesunąć gdzieś, zrobić z nim taką sztuczkę, żeby zamieniliśmy kierunek na przeciwny. Tak. To będzie. Jeszcze tu musimy zrobić poprawkę. No i wypadkowy wektor. Zaraz go narysujemy, ale już wiecie, jak będzie wyglądał. Wypadkowy wektor. Stąd się muszę przesunąć. Bo akurat wypadkowy wektor zaczyna się tam, gdzie się zaczyna pierwszy, a kończy się tam, gdzie się kończy drugi. Czyli rzeczywiście skierowany jest w tym kierunku. No i to są takie podstawowe intuicje na temat przyspieszenia, które warto sobie mieć zawsze w zanadrzu. W głowie, znaczy nie w zanadrzu, przepraszam. Myśli trzymamy w głowie, a nie w kieszeni.